Słowenia i miejsca mocy. Ponieważ rozpoczęliśmy projekt miejsca mocy, czyli nagrywam filmy, które określają dane miejsce mocy w Polsce i później przeniesiemy się poza obręb naszego kraju, to te miejsca mocy, jak sama nazwa wskazuje, mają jakąś moc lub miały jakąś moc. Bo nie wszystkie miejsca mocy są aktywne. Ale to, co jest fenomenalne w tych miejscach mocy, to wiedza, jaką posiadają i zapisy, jakie są w tych miejscach mocy. Dlaczego różni ludzie różnie interpretują zapisy w miejscach mocy? Dlatego, że wszystko zależy od świadomości osoby, która się podłącza pod takie miejsca mocy. Teraz zadałam kilka pytań, abyście wiedzieli o co mi chodzi i na czym to polega. Pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o miejsca mocy, to czy wierzycie w miejsca mocy, że one mają moc? Czy wierzycie w to, że jesteście sami w kosmosie? Czy wierzycie w to, że jesteśmy połączeni z istotami pozaziemskimi, że one w ogóle istnieją? Czy wierzycie w to, że istoty pozaziemskie żyją wśród nas, tutaj na Ziemi i żyły wśród nas z nami na Ziemi? Czy wierzycie w to, że istoty pozaziemskie budowały te miejsca mocy? Czy wierzycie w to, że miejsca mocy to zbiór energii, która jest podpisana, ukierunkowana i ma dokładnie, adekwatnie do czasu wykonywać pewne swoje zadanie. Czy wierzycie w to, że miejsca mocy zmieniają się w czasie, czyli służyły naszym przodkom do innych celów, a teraz adekwatnie do czasu i miejsca, ponieważ zmienia się wszystko na ziemi, zmieniają swoje cele swoje założenia? Odpowiedź na te pytania będzie oznaczało, jaką świadomością podłączacie się do danego miejsca mocy. Co odróżnia człowieka świadomego od człowieka nieświadomego? Człowiek nieświadomy wchodzi na takie miejsce mocy i na przykład nie ma pojęcia, że tu w ogóle jakaś moc płynie. Podziwia widoki, które jeżeli są w takim miejscu mocy, dają mu powiedzmy przyjemność, ale czasami sam czuje jakąś niesympatyczność, która się pojawia w tym miejscu mocy, czyli jego ciało odbiera coś, czego on nie rozumie. Czasami jest tak, że ludzie bardzo szybko schodzą z tego miejsca mocy, czasami stają się nerwowi, złośliwi, zaczynają się przekrzykiwać, jeżeli są na przykład w grupach. Czasami jest tak, że zwierzęta się zachowują dziwnie, że nie chcą być w tym miejscu, uciekają z tego miejsca albo wpatrują się w jeden punkt, zaczynają szczekać i wycofują się, jeżeli to był na przykład pies. Więc w tym momencie zachowanie takich osób będzie z kategorii nie wiem o co chodzi. Tutaj się czuję dziwnie i to wszystko. Nie będą starali się wyjaśnić, o co chodzi w tym miejscu i dlaczego spotka taka sytuacja. Nazwą to pechem, nieszczęściem, przypadkiem, kłopotem itd. Natomiast jeżeli jesteś osobą świadomą, to wasza świadomość tworzy drogę do połączenia się z miejscem mocy. Nie trzeba na nim być, żeby szczytać jego energię, bo każda nasza myśl jest mocą sprawczą i ona, łącząc się z zapisem miejsca mocy, odczytuje informacje i daje wam te informacje. Ale jak na przykład odbiera taką informację na miejscu mocy, że ktoś tam wszedł, przyszedł, i na przykład mamy miejsce mocy, które jest połączeniem ze światem podziemskim, czyli nasi przodkowie używali tego miejsca mocy do tego, żeby łączyć się z braćmi z kosmosu. Ale jeżeli ta osoba, która wchodzi w takie miejsce mocy, chce się z nim połączyć, nie wierzy, że UFO istnieje i że istoty podziemne istnieją, no to w tym momencie, kiedy w jej głowie pojawi się coś niezrozumiałego, jakieś dziwne postacie, no to ona natychmiast się wyłączy, bo powie, że to nie istnieje, że to bzdura, że to jest wymysł jej wyobraźni, że to coś, co ona oglądała na filmach fantastycznych. Czyli wiele osób same odcinają się od miejsc mocy, od informacji z miejsca mocy. Kolejna rzecz to głosy w głowie. Wielu z nas ma zapis, że głos w głowie to choroba, to schizofrenia, trzeba uważać i natychmiast umysł nas odłącza. Trzeba naprawdę popracować ze sobą, aby przyjąć te głosy w głowie, które są od opiekunów tych miejsc mocy, od właśnie istot, do których skierowane jest to miejsce mocy i również przyjąć te głosy zapisane w skałach, w miejscach, w ziemi, które wsadzili tam nasi przodkowie. Właśnie to jest fenomen poznawania miejsc mocy, że im więcej zwiedzam tych miejsc mocy w Polsce, tym nagrałem kilka filmów już do tej pory na temat tych miejsc mocy i są one zdumiewające. Czy wiecie na przykład, że jest miejsce mocy, które jest kwarantanną dla istot negatywnych, które jest tak zwanym więzieniem dla tych istot, czasem, w którym oni mogą zmienić swoje zachowanie. Jest ono nawet specjalnie oznaczone. Ktoś, kto nie wierzy w takie rzeczy, nigdy nie szczyta takiej informacji. Dlatego podawanie informacji na temat miejsc mocy adekwatnie do czasu i miejsca, czyli do dzisiejszych czasów, będziemy umieszczać w aplikacji miejsca mocy, która wkrótce pojawi się do pobrania w sklepach tutaj Google i oczywiście w sklepach Apple, abyście mogli ściągnąć sobie ją na komórki z mapką dojazdu. O tym mówiliśmy w innych filmach. Ta aplikacja będzie niedługo kompletna, i w tej aplikacji będą właśnie ikonki, które zaznaczą takie miejsca, które tworzą energię połączenia z kosmosem, w których można połączyć się z istotami podziemskimi, z opiekunami, z wnętrzem Ziemi, w których można medytować. Będą też miejsca, które mają wyciszoną energię, w których powiedzmy jest trudno medytować albo trzeba uważać na to, jak się z nimi łączymy, ponieważ są przejęte przez różne negatywne istoty, bo nasz świat to również świat istot tych nieodświatła które czerpią też energię z tych miejsc mocy również będą miejsca, które podpisali się Słowianie po to, abyśmy zobaczyli jak oni kiedyś żyli, więc postaram się te miejsca opisać według swojej świadomości na ten czas, czy one działają, czy nie działają czy zmieniły, zmieniły swoje działania i to oczywiście może wywołać w środowisku EZO i <laughs> badaczy miejsc mocy pewne kontrowersje, ale jak powiedziałem Niech wszyscy ci, którzy badali miejsca mocy, odpowiedzą sobie na pytania: czy mają tak szeroką świadomość, która pozwala im zrozumieć to miejsce mocy? Słowianie i miejsca mocy, ponieważ zobaczyłem kilka miejsc mocy: koło Kielc i koło Krakowa. Jak wiecie, czakram krakowski, ten największy, ten, który daje mnóstwo energii, tak dalej. Czy tak naprawdę jest? Okazało się, że wcale tak nie jest. Natomiast koło Kielc jest grupa gór. Które mają specyficzne energie, które Słowianie uważali za tak zwane święte miejsca, tworzyli tam kręgi w tych górach. I co się okazało, kiedy podłączyłem się do właśnie miejsc mocy dookoła Kielc, zobaczyłem, że są zupełnie inaczej odbierane przez Słowian i podpisane niż czakram krakowski. W momencie, kiedy zobaczyłem, że Słowianie, ale nie ci, których my znamy, że. Ta, tą ostatnią część Słowian typu jazda na koniu używanie narzędzi itd. To co jest nam bliższe czyli grody królowie władcy. Ale ta część która budowała te miejsca mocy jeszcze starsza ta część powiedzmy przed upadkiem wieży Babel. Oni mieli mnóstwo możliwości telepatii, telekinezy, lewitacji, połączenia się z istotami pozaziemskimi, połączenia się z systemami energetycznymi i te miejsca mocy tworzyły taką antenę, tak to mogę powiedzieć, składającą się właśnie z tych gór dookoła, na przykład Kielc, w których mogliście się połączyć z innymi istotami, z innymi światami. Taki port, tak to mogę powiedzieć, lotniczy, świadomości, dlatego że potrafili zostawić swoje ciało i przesłać świadomość. Do innej strefy kosmosu, galaktyki, wszechświata i wejść w inne ciało. Ta pierwotna, początkowa część Słowian po prostu miała olbrzymie zdolności, nie potrzebowali technologii. Umieli zmieniać gęstość kamieni materii, więc łatwo było tworzyć olbrzymie kręgi. Mieli połączenie z wszechświatem, umieli szczytywać energię roślin zwierząt, umieli tworzyć miejsca mocy. To jest fenomenalne, że wiele tych gór zostało sztucznie stworzonych, tak jak kopce w Krakowie, później przez tą już późniejszą część Słowian czy energii słowiańskiej, która płynie w nas samych. Ale Trzesna budowa właśnie tych miejsc mocy była po prostu budowana w połączeniu z polem informacji Ziemi. Słowianie, właśnie ci pierwotni, i to jest najfajniejsze, że cała ich energia jest w nas, możemy z niej korzystać. Dlatego trzeba mieć olbrzymią świadomość, wolną świadomość, żeby się połączyć z tymi miejscami mocy, aby w ogóle zobaczyć coś tak fenomenalnego, fantastycznego. Że po prostu w momencie, kiedy oni łączyli się z małą Ziemią, to mama Ziemia pokazywała im te linie życia, tak? jak one płyną, gdzie się łączą, jaka jest energia. Pokazywała im też drogi projektantów, którzy byli wcześniej tutaj na Ziemi, jak oni usypali pewne miejsca mocy, jak oni stworzyli właśnie budowle, kręgi i tak które nadal działają, i na przykład jak oni założyli blokadę wielowymiarowości. Bo okazuje się, że wiele miejsc mocy w Polsce działa, ale w innym wymiarze. Jeżeli ktoś ma podłączenie do innych wymiarów, a można to zrobić poprzez medytację, to zobaczy przepiękny spektakl, jak działają kamienne kręgi, które teraz powiedzmy są poniszczone, a w innym wymiarze są całe piękne i cudowne. W tym momencie nasi przodkowie po prostu umieli tworzyć tą energię, łączyć się i zmieniać gęstość kamieni, tak aby bez żadnej powiedzmy technologii wznosić je na te góry. Czasami dziwimy się, że tak wielkie głazy są gdzieś umieszczone tutaj na Ziemi. Naukowcy próbują to wytłumaczyć jakimiś tam przyrządami itd. Natomiast Stare zapisy mówią o tym, że używano dźwięków, używano zmiany gęstości, że kamienie lewitowały i to jest właśnie geniusz starożytnej cywilizacji. My postrzegamy to jako bajki, jeżeli ja wchodzę do miejsca mocy i uważam, że kamień nie można przenieść siłą woli, to nie zobaczę jak zostało zbudowane, bo zamknęłem sobie drogę do tego, żeby poznać prawdę. Jeżeli wchodzisz pełną świadomością, odkrytą świadomością, uwolnioną świadomością, że wszystko jest możliwe, jesteś obserwatorem, który przyjmie to, co zostanie pokazane, to podłączasz się do takiego miejsca mocy i ono płynie do Ciebie, jak film w kinie. Po prostu patrzysz i kiwasz głową i mówisz fenomenalne. I niech to, co oni mieli, wróci tu i teraz. I to jest fenomen złotego wieku, o którym mówiłem, że właśnie te wszystkie umiejętności, których korzystali nasi przodkowie, są tu nam podarowane, możemy to uaktywniać w sobie i w złotym wieku właśnie nie będzie trzeba żadnej technologii, aby myślą, przesuwać przedmioty, zmieniać ich kształty, tworzyć przedmioty i, tak dalej, i tak dalej. Więc to, co jest fenomenalne, jeżeli chodzi o miejsca mocy i naszych Słowian, to to, że oni sobie stworzyli takie strefy tutaj, gdzie konkretnie ukier ukierunkowywali energię, która była im potrzebna. I tak Kielce, to i rzeczy dookoła Kielc, czyli góry i tak dalej, te słowiańskie świątynie, czyli miejsca kultu, jak to się określa. To przyjemność połączenia się z kosmosem. To przesyłanie świadomości. Ale gdzie, które, na której górze, co robili, po co była ta góra, o tym oczywiście będą filmy w aplikacji Miejsca Mocy. Natomiast Kraków. To coś zupełnie innego. Kraków i czakram krakowski jest bardzo stary, starszy niż cywilizacja Słowian. Oni korzystali z tego czakramu i w tych czasach, kiedy czakram był wolny, gdzie na Ziemi był złoty wiek w innej krasie niż ten, który się tworzy teraz, kiedy energia pozytywna była wysyłana we wszechświat. I w tym momencie skupiłem się właśnie na tym, kiedy odczytywałem sobie czakram krakowski, aby zobaczyć, jak to wygląda. Jak to wytłumaczyć pokrótce? Czakram Krakowski jest czymś w rodzaju krótkofalówki. Kiedy z danej planety idzie sygnał do innej planety, to w tym momencie po prostu tamta osoba, która trzyma tą drugą krótkofalówkę, odbiera to, co się dzieje tu na tej planecie. Geniusz projektantów tych miejsc mocy, czakramów jest taki, że oni nie muszą tutaj siedzieć. Po prostu na tej planecie, aby mieć wiadomości, tylko stworzyli sobie mnóstwo pól informacyjnych, właśnie tych czakramów, ukierunkowanej energii, które płyną do nich adekwatnie do tego, gdzie oni znajdują się w kosmosie. I to jest geniusz projektantów miejsc mocy. Pomyślcie, jakim trzeba być projektantem, aby stworzyć czakram krakowski czy wrocławski. No, trzeba mieć olbrzymią wiedzę na temat, jak działa gęstość, jak działa dana strefa wszechświata, jak działa energia, jak działa przesył energii po wszechświecie, jak w ogóle działa dany wszechświat i jak działa myśl, czyli właśnie ta energia, która podróżuje z najszybszą prędkością. Więc nic dziwnego, że stworzyli Czakram Krakowski z poziomu przesyłania tak zwanych informacji z szybkością myśli. Naukowcy do dzisiaj nie wiedzą, jak powstaje myśl, z jaką prędkością powstaje i podróżuje, ale nasi projektanci to wiedzieli. Projektanci Planet wiedzą wszystko. Dlaczego? Dlatego, że planeta jest również istotą, projektantem, na którym odbywają się pewne spektakle. I nasi przodkowie Słowianie wiedzieli o tym. Łączyli się z projektantami sprzed kilku miliardów lat i czerpali od nich wiedzę. Ukierunkowywali czakran krakowski adekwatnie do projektów, które działały kiedy oni byli, powiedzmy, przed upadkiem wieży Babel, kiedy był Złoty Wiek, kiedy oni cieszyli się szczęściem, radością, tak zwanym rajem na Ziemi, w tym momencie emanował piękną, czystą, pozytywną energią. Ale w momencie, kiedy doszło do zmiany decyzji odnośnie Ziemi, czyli projektanci zgodzili się na projekt Pokój, o czym mówiłem w filmie Projekt Pokój, który jest na moim kanale na YouTube, można sobie posłuchać, żeby zrozumieć ten film, w tym momencie zaczęła się walka i zmiana energii w czakramach. I wiadomo, że jeżeli na planecie istnieje tylko energia pozytywna, to czakramy będą emanować taką energią. Ale jeżeli mamy zgodę tutaj od projektantów, aby rozpocząć pewien proces proces kwarantanny, proces zmian, proces nauki to w tym momencie istoty, które przyleciały na planetę, które rozpoczęły drogę na planecie, korzystały ze swojej technologii, korzystały właśnie z tych czakramów tworząc zmianę rzeczywistości na Ziemi, tworząc nową wiedzę w polu informacji Ziemi, która wpadała do czakramów i... One, działając pulsacyjnie, wysyłały tą wiedzę do projektantów. Wszystko po to, aby oni byli na bieżąco z tym, co się dzieje na Ziemi. Skoro założyli projekt pokój, czyli że przeprowadzamy istoty nie od światła, tak aby dotknęły miłości, szczęścia, dość i zrozumiały, że mogą żyć w szczęściu, w świetle, no to nic dziwnego, że ten projekt trwa kilkadziesiąt tysięcy lat, adekwatnie do zmian na Ziemi kilka miliardów lat. W ten sposób projektanci są informowani na bieżąco. Ale spójrzmy na czakam Krakowski. W jednym filmie powiedziałem, że jeżeli miejsce mocy emanuje energią i jest to energia tylko i wyłącznie pozytywna, to fauna i flora dookoła niej będzie cudowna, piękna, a ludzie, istoty będą w olbrzymich świadomościach pozytywnych, wartościach, będą się szanowali, kochali, przytulali itd. Więc macie odpowiedź, czy tak jest w Krakowie albo we Wrocławiu. Jeżeli widzimy agresję u ludzi, agresję na drogach, agresję na mieście, w rodzinach i mamy olbrzymi czakram, no to w tym momencie coś jest nie tak z tym czakramem. Albo energia, która jest w tym czakramie, nie jest tylko i wyłącznie pozytywna. I tak jest właśnie z czakramem krakowskim, o którym opowiem właśnie w tym filmie. To jest takie wprowadzenie, abyście zobaczyli, że era słowian dzieli się na okresy na erę, gdzie, gdzie Słowianie mieli wszystkie potencjały, jakie sobie możecie po prostu tylko wyobrazić i umieli przesyłać po prostu swoją świadomość po całym kosmosie. Ale żeby tak zrobić, musieli mieć punkt startowy i punkt odbioru. Musieli mieć też pozwolenie na przejazd przez autostrady kosmiczne, międzyplanetarne, o których mówiłem w innych filmach. Więc w tym momencie musieli umieć się łączyć z całym wszechświatem, z projektantami, z innymi istotami. I do tego potrzebowali stacji, jak to nazwiecie PKP, PKS-u, aby po prostu położyć swoje ciała i przenieść swoje ciała. W tym momencie ta kielecka część miejsc mocy jest po prostu zbudowana z takich energii. Ta krakowska, tutaj mamy już coś innego, jest o wiele starsza i w tym momencie tutaj mamy czakram, który pulsuje, nie wysyła cały czas energii. I trzeba było stworzyć też właśnie góry, które rozładowały pewną energię, ale też ukierunkowały pewną energię. I w tym momencie, tak jak dookoła Kielc jest mnóstwo gór, które tworzą taką antenę, te miejsca mocy mają swoje specyficzne działanie, tak dookoła Krakowa, co widzicie za mną, jest dużo miejsc, które również zostały i sztucznie stworzone przez ludzi, i ułożone pod tak zwane nazwy, które miały rozładować energię czakramu, ukierunkować tą energię, doładować tą energię. Wszystko zależy od tego, co działo się w danym miejscu. Każdy z Was sam odczuje energię, jeżeli tylko pozwoli sobie na coś takiego w danym miejscu mocy, a ja postaram się przybliżyć które miejsce mocy, jaką ma energię, czy działa, czy nie działa, z czym można się połączyć, gdzie się świetnie medytuje, gdzie trzeba uważać na medytację, gdzie mogą tworzyć się podczepienia, podłączenia, gdzie jest energia zdrowia, a gdzie lepiej nie korzystać z miejsca mocy, które miejsce mocy na przykład nie działa, jest przejęte przez istoty zmroku i tam trzeba być bardzo ostrożnym. I wiele, wiele takich wiadomości, które przypłyną przeze mnie podczas wędrówki po miejscach mocy po całym świecie. Teraz kupiłam się na Polsce, a później uruchomimy miejsca mocy na całym świecie, bo można je zwiedzać i z nich korzystać. To, co jest fenomenalne w miejscach mocy, to to, że kiedy macie świadomość, że miejsce mocy pulsuje energią, a nie wysyłają ją ciągle, to możecie też dla przyjemności uruchomić ten puls, kiedy połączycie się z miejscem mocy. I to Wy odczujecie w tym miejscu wszystko to, co jest skumulowane w tym miejscu mocy, a inni. Powiedzą, że tutaj nic się nie dzieje. To jest właśnie fenomen rozwoju duchowego i fenomen poszerzenia swojej świadomości. Natomiast jest wiele kontrowersji, jeżeli chodzi o miejsca mocy. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób wybiera przekazy z przeszłości i uważa, że one muszą teraz działać. Nie, miejsca mocy są podłączone pod czas. Jak wiecie, cywilizacja Słowian, która miała takie możliwości, lewitacji i tak dalej, nie ma teraz wśród nas, oni są na innych wymiarach, oni są w kosmosie, podróżują w innych ciałach, w innych gęstościach, więc miejsce mocy w ich czasach działało zupełnie inaczej, a w naszych czasach, adekwatnie do naszej świadomości i do tego, co się dzieje na Ziemi, będzie działało inaczej. Dlatego wszystkich tych, którzy powiedzmy zjedli zęby na miejscu mocy, mogę powiedzieć tak: kiedy połączy się swoją świadomością z polem informacji, miejsca mocy, zadaj trzy pytania. Jak działało na samym początku? Jaka jest historia miejsc mocy i z jakimi cywilizacjami była połączona i co każda cywilizacja czerpała z tego miejsca mocy i jak ono działa dzisiaj? W tym momencie twoja wiedza będzie pełna, adekwatnie do twojej świadomości, kiedy na wszystkie pytania, które zadałem na początku tego filmu odpowiesz. Wierzę, a raczej mam pewność, że tak jest. Że wszystko do nas jest o wiele szersze niż nam powiedziano i że te miejsca mocy mają o wiele szersze działanie niż nam powiedziano. Wiele osób skupi się tylko, czy da mi zdrowie, czy damie ulgę. I wystarczy, że wejdziecie w aplikację miejsca mocy, będą tam ikonki zdrowia, zrobimy, zrobimy ikonkę ulgi, więc w tym momencie będziecie wiedzieli, które dadzą wam odprężenie. Ale dla tych wszystkich poszukiwaczy prawdy i poszukiwaczy pola informacji, poszukiwaczy Kontaktu z istotami podziemskimi, kontaktu z naszymi przodkami, słowianami, bo przecież oni żyją we wszechświecie, podróżują, przenieśli się tylko z tego wymiaru. Myślę, że będzie to taki przewodnik, w którym będziecie wiedzieli, w którym miejscu medytować i z którym miejscu medytacji się połączyć. I tego Wam życzę, i aplikacja Miejsca Mocy będzie pod kątem osób, które nie mają takiej świadomości, i dla wielu osób, które mają olbrzymią świadomość, aby właśnie połączyli się, doświadczyli czegoś nowego. Tak jak ja doświadczam czegoś nowego i daje mi to mnóstwo satysfakcji, mnóstwo frajdy. Dziękuję Tomkowi, Kasi za tą aplikację Miejsca Mocy. Staram się nagrywać co chwilę filmy, łączyć się z Miejscami Mocy i właśnie pokazywać ludziom, jak to pięknie działa i co można fajnego stworzyć w Miejscu Mocy. A to, co jest najfajniejsze, to możliwość skreowania własnego Miejsca Mocy. O czym będzie mowa przy miejscu mocy na Mazurach? Bądźcie szczęśliwi, wszystkiego dobrego Wam życzę i zapraszam do ściągnięcia aplikacji miejsca mocy, kiedy już pojawi się w sklepach, kiedy już zakończymy pracę nad nią, kiedy wszystkie filmy będą już obrobione i zrenderowane i będą ustawione w aplikacji. Powiadomię Was na swoim kanale, na platformie Aron na TikToku, na YouTubie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i życzę Wam poszerzenia swojej świadomości, abyście w pełni korzystali z miejsc mocy. Bądźcie szczęśliwi.